No na pewno jest to coś nowego dla większości z nas. Faktycznie już kilka razy zdarzyło mi się startować w Lidze Mistrzyń. Jest to coś wyjątkowego, dużo można się nauczyć. Na pewno są to zespoły z czołowej półki. Myślę, że porównywalne do naszych czołowych zespołów jak Hebik czy jak Atom. I myślę, że to będą na pewno spotkania ciekawe dla kibiców, a również i dla nas. I myślę, że dla tych młodych dziewczyn to po prostu dużo odwagi i po prostu cieszyć się z tych każdych meczów, z każdej akcji, bo grać przeciwko takim osobom nie zdarza się często. Ja myślę, że to jest taki wyjątkowy moment w historii klubu. Już myślę, zaczynając od poprzedniego sezonu, kiedy był ten srebrny medal, to tak naprawdę otworzyła się taka nowa historia w kartach Impelu i mam nadzieję, że to tak się będzie rozwijało, że w tym roku jest ta Liga Mistrzyń, będzie kolejny medal. No na pewno ten początek dla nas był trudny i jest trudny, ale ja wierzę w ten zespół i mam nadzieję, że to będzie wyglądało coraz lepiej i że ta Liga Mistrzyń też pokaże, że możemy walczyć z najlepszymi. Zawsze oczekiwania są duże i zawsze idąc do każdego meczu chce się wygrywać. No na pewno będzie to niezmiernie trudne, grając z takimi rywalami jak Valero Zurich, jak Chachibashi. No myślę, że tutaj ta poprzeczka jest postawiona dość wysoko. Myślę, że naszym zadaniem jest to, aby być takim czarnym koniem tych zawodów i wygrywać jak najwięcej. Musimy się skupić też na tym, co się dzieje po naszej stronie. Oczywiście przygotowujemy się do tych meczów oglądając wideo, analizując poszczególnych zawodników. No ale tak jak widzieliśmy w poprzednich meczach, musimy się najpierw skupić na tym, co po naszej stronie, a wtedy ta gra będzie się układać tak, jakby będziemy chciały. No ja myślę, że to jest silny zespół. Na pewno dla nich szkoda, że nie ma jeszcze Mamadowej, która podobno cały czas buja się z kontuzją barku. Nas to powinno trochę cieszyć, no natomiast myślę, że takie nazwiska jak Michajlowicz, jak Rabadzijewa i kilka innych to są naprawdę światowej klasy zawodniczki i myślę, że dla nas ten mecz będzie bardzo ważny i pokaże, gdzie my w tej Europie możemy się znaleźć.